Cześć, witajcie, z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy. My widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18 i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem pytań i odpowiedzi. Będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadawaliście na fanpage'u, na Instagramie, no i też na grupie, więc nie ma co przedłużać Q&A. Nie czujesz się jakoś wypalony na YouTubie? Ostatnio Twoje filmy robią mniej wyświetleń niż na przykład rok temu. Jak wpływa na Ciebie ich gorszy odbiór? Te pytanie jest złożone z dwóch części. Pierwsza to jestem wypalony, faktycznie. Dzieje się już to od dłuższego czasu. Między innymi dowodem na to jest brak podcastów, bo tam jakoś się wyjarałem bardzo szybko. Filmujemy jakoś jeszcze w miarę idzie, ale też pewnie gdzieś to tam widać momentami i czuć. Druga część pytania, no niestety jest to takie bardzo demotywujące ze względu na to, że od 3 lat jakby staram się wrzucać co każdy poniedziałek i wychodzi mi to bardzo dobrze, bo w sumie na przestrzeni tych 3 lat może nie wyszło z 4 odcinki w ciągu poniedziałku i uważam to za jakby ogromny sukces i cieszę się z tego faktu, a tutaj dostaję się po prostu ewidentnie po dupie od algorytmu YouTube'a, gdzie ja na tym YouTubie już bardzo wiele czasu jestem i jest to coś pięknego, coś z czego się bardzo cieszę, a tutaj okazuje się, że YouTube wbija mi po prostu takie gwoździe w plecki i mówi: nie, Szymon, nie będziemy pompowali już twoich filmów. Co prawda, pierwsze moje początkowe filmy popłynęły na algorytmach i tu też muszę o tym powiedzieć. Niemniej jednak teraz jest tak, że te wyświetlenia w ogóle się nie zgadzają i jest to no, demotywujące bardzo mocno. Z drugiej strony też troszeczkę martwi mnie fakt, że ludzie troszeczkę nie pamiętają, nie odwiedzają, że nie zżywają się z tym wszystkim, że niektórzy piszą jakieś totalne kocopoły gdzieś tam po jakichś grupach poukrywanych i tak dalej, a oglądali wcześniej, korzystali z tej wiedzy, a teraz jakby mają ten projekt i to wszystko gdzieś. Taka kolej rzeczy, trudno. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Następne pytanie. Najgrubszy projekt, który realizowałeś? Jeden wspominam i będę wspominał do końca życia, to był wylot do Moskwy. Wylatywaliśmy chyba w poniedziałek, wracaliśmy w środę i już od poniedziałku do w zasadzie środy włącznie ten materiał był realizowany. To było przy okazji Mistrzostw Świata w Moskwie. I tam gruby o tyle, że ja przez poniedziałek i wtorek w ciągu dnia normalnie byłem operatorem, a w nocy montowałem ten odcinek, przebierając materiał z 3 kamer, których i nie znałem tego materiału tak naprawdę, bo jeden operator odszedł na przykład gdzieś tam 50 metrów dalej, ja nagrywałem sobie na przykład jednego z 5 sposobów i to jakby wszystko było takie bardzo, bardzo szerokie, więc uważam, że to było ogromne wyzwanie i ten materiał wyszedł bardzo fajnie. Oczywiście tam jest wiele, wiele niedociągnięć, ale przeszło, ponieważ gdzieś tam finalnie to był klient Warka, więc jestem zadowolony i to był naprawdę bardzo gruby projekt, który będę wspominał do końca życia. Grubszych projektów raczej nie wspominam. Ja też mam taką skalę, że dla mnie wiele rzeczy nie jest jakoś super trudna. Być może stąd się to bierze, a tam już faktycznie ta ilość czasu to było coś grubego. Ale udało się i fajnie, nawet tam jest strefa czasowa inna, więc jakby godzinę nam czas odbierał, a to przy akceptacji z klientami jest dosyć cenne. Czym pielęgnujesz brodę? Temat jest prosty, regularne wizyty u Witka w Bielsku Białej w Familia Barbershop. Po prostu. I do tego odżywka, którą daję na włosy, to daję też ją na brodę i to no, na przypadku mojej brody bardzo dobrze działa. Martwi mnie tylko, że pyta o to mężczyzna. Jak przygotowujesz plan na nagrania? Jedziesz według scenariusza? Nigdy nie pracuję ze scenariuszem, ponieważ dostarcza mi go klient. Ja nie czuję się dobrze w tej roli, aby cokolwiek pisać. Jak już jest jakiś tam scenariusz, to oczywiście jakby go realizuję i wtedy jakby wchodzą moje małe umiejętności reżyserskie, co doskonale widać po projektach z Chwytakiem, który zawsze ma jakiś napisany scenariusz. Ja nigdy tych scenariuszów nie czytam i jak on mi mówi dopiero coś, to ja się naumiem i już mam jakąś wizję i ta wyobraźnia zaczyna działać. Ja natomiast nie piszę, ponieważ nie potrafię po prostu, nie czuję się dobrze w tym jakby zakresie robienia filmów, więc tego nie robię.
Taki mamy live. Ile kosztuje godzina twojej pracy? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ są różne projekty, które wymagają różnej ilości czasu i też jest ich stopień różny. Nie zapominajmy też o tym, że jest w pewien sposób jakiś prestiż marki, a z drugiej strony też są czasem klienci, którzy są w stanie zapłacić więcej za usługę. Żeby nie zostawić was z taką głupią odpowiedzią, to średnio od 200 zł do 1000 za godzinę netto, bazując na moich wcześniejszych doświadczeniach i na moich produkcjach, które już wykonywałem dla różnych klientów. Ile godzin w życiu miałeś w rękach kamerę w przybliżeniu? Nigdy tego nie liczyłem, ale ja z kamerą bawię się od pierwszej technikum, gdzie wtedy nagrywałem jakieś materiały YouTube'owe, później dochodziły jakieś takie bardziej komercyjne rzeczy, więc działo się to 8 lat temu. Nie wiem, stary, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie da się też codziennie mieć tej kamery w rękach, ale mogę chyba spokojnie porównać to do trzymania innej części swojego ciała. No to podobno, myślę, że będzie podobnie. Kto nagra twój ślub? Tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, jaką decyzję podejmie Szymon, bo ostatnie zdanie i tak w tej kwestii należy do mnie. W jaki sposób uczysz się codziennie marketingu, wideomarketingu? Pytanie jest trochę błędnie skonstruowane, bo nie uczę się codziennie marketingu, wideomarketingu i tak dalej, bo wychodzi to samo z siebie. Czasem jest tak, że masz jakiś taki tryb dnia, czy nawet tryb tygodnia, gdzie coś działasz, a na przykład przy niedzieli, czy przy sobocie okazuje się, że jest jakaś umiejętność, którą gdzieś zaczynasz nabywać, albo coś ogarnąłeś, czegoś się nauczyłeś. W jaki sposób? Wiesz co, ja dużo szukam informacji na swoją rękę, szukam jakichś artykułów, czasem czytam coś anglojęzycznego, i po prostu jakby stawiam głównie na ten samorozwój. Akurat jestem w takim miejscu teraz, że jak widzę te wszystkie różnego rodzaju publikacje na Facebookach, jakieś niesamowite webinary i tak dalej, widzę, w którą stronę to idzie, no to tam może się tego nie uczę, bo tutaj nie ma się co uczyć od tych ludzi, ale czasem gdzieś szukam jakichś fajnych informacji i stamtąd biorę te. Tą wiedzę po prostu. Ile tygodniowo godzin pracujesz? Tygodniowo nie liczę, różnie to bywa tak naprawdę. Ogólnie doszliśmy do jakiejś takiej kalkulacji, że od 12 do 14 dziennie i to wchodzi w zakres jakby praca dla kontrahentów różnych, przeróżnych, których posiadam i do tego dopinam też godziny poświęcone na filmujemy. Filmujemy jako filmujemy projekt i wszystko, co też za sobą pociąga ten projekt, więc mniej więcej 12-14 dziennie. Do tego czasem dochodzi jakaś praca w ciągu weekendu i też pamiętajcie o tym, że to nie jest w ciągu dnia 14 godzin, tylko to się czasem rozpina, na przykład tu 4 godziny, godzina przerwy, tu coś, tu gdzieś trzeba pojechać. Jakby w to też wliczam takie wszystkie rzeczy, które też są elementem pracy i też cię męczą i trzeba to po prostu wliczać. Jakie jest twoje ulubione szkło? Nie mam jako tako konkretnego ulubionego szkła, mam chyba zestaw ogniskowych 2470 w jak najniższym świetle. Ostatnio zajarałem się tą 50 i gdzieś tam troszeczkę 85, którą jeszcze szukam gdzie, co i jak, ale 5.0 i 2470 to są moje dwa ulubione zestawy ogniskowych. Praca w DaVinci Resolve na dwóch monitorach. Jeden niżej, 21:9, drugi monitor, w zasadzie telewizor, jako pogląd u góry. Warto czy dać sobie spokój i robić wszystko na jednym monitorze 21:9? Jakiej byście kombinacji nie szukali, ja zawsze wam będę polecał co najmniej dwa monitory do pracy. Jeden monitor jest spoko, ale okaże się, że będzie wam brakowało tego drugiego monitora prędzej czy później. Kiedyś pracowałem przez jakiś taki krótszy czas na setupie trzech monitorów i to w ogóle już jest bajka, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużą wygodę, ale w zupełności dla każdego z was wystarczą dwa monitory i serdecznie was zachęcam, żebyście wypróbowali takie rozwiązanie u siebie. Czy pracowałeś kiedyś na kamerach RED albo czymś od ARRI? Możesz opisać swoje doświadczenia z wyższą niż Blackmagic czy Sony półką sprzętu? Pracowałem na kamerach RED kilka razy w życiu, zdarzały się takie zlecenia. Na ARRI nigdy nie pracowałem, nigdy nie miałem do czynienia z tą kamerą. Doświadczenia porównując do tych kamer z niższych półek, no przede wszystkim świadomość tego, że mamy RAW, to jest coś niesamowitego, że możemy posunąć się trochę bardziej. Przede wszystkim wygoda w przechodzeniu w tym menu, jeżeli chodzi o RED, była bardzo fajna. Sama jakby świadomość tego, że działamy takim sprzętem tej klasy, też
coś jakby na pewno zmienia. Nie jestem w stanie opisać tego uczucia, ale jak łapię jakoś Reda w dłonie, to te kadry troszeczkę inaczej się tworzą i troszeczkę bardziej one mi się podobają. Nie wiem, skąd się to bierze. Jest to po prostu jakieś takie dziwne uczucie w środku serducha, powodujące, że dążysz do tego, żeby ten kadr zawsze wyglądał niesamowicie i jakby jakoś to tak się dzieje. Ciężko jest mi to powiedzieć. Myślę, że każdy, kto filmował wcześniej jakimiś aparatami i tak dalej i nagle ma tą szansę nagrywać Redem, będzie miał podobne odczucia, że jakoś to tak wszystko inaczej się dzieje. Po prostu. No a cała reszta później technikaliów, tak? Czyli mamy S35, mamy ogromną rozpiętość tonalną, mamy rawy, mamy odzerowanie kolorów. To wszystko też wpływa na to, że jednak w tym ekranie widzimy troszeczkę więcej i troszeczkę też inaczej będziemy podchodzili do tej naszej ogólnie kreatywności. Najlepszy serwis do muzyki komercyjnej. Artlist.io, korzystam z niego od jakiegoś czasu. Z moim linkiem, który znajdziecie w opisie, macie bonusik przy wykupieniu subskrypcji na tej stronie. Pojawiały się głosy, że o Boże, Szymon, czemu tak drogo? Trudno, tam macie, słuchajcie, licencję dożywotnią, zgarniacie. Jest dużo, dużo benefitów przy korzystaniu z Artlista. Muzyka jest bardzo fajna i dostosujecie ją na pewno pod swoich klientów, czy pod swoje wykorzystanie, więc zachęcam po prostu. Jak chcecie, szukacie czegoś, to reflinka macie w opisie. Ja sobie gdzieś tam dorobię i wy coś tam dostaniecie i myślę, że każdy będzie zadowolony, więc zachęcam. Jakie książki o montażu lub filmowaniu polecasz? Pozdrawiam. Polecam jedną książkę, Światło w filmie, to jest taka niebieska okładka. Rewelacja, po prostu. Musicie to przeczytać. Ty kurwa, z tymi przyczepkami tu jeżdżą siusiaki. Wpadniesz do Lublina, skoczylibyśmy na jakieś piwko. To jest pytanie, słuchajcie, które od momentu, kiedy filmujemy, powstało, to się tak przewija. Zmienna jest tylko nazwa miejscowości, tak? Często jest tak, że piszecie, a jak będziesz w Łodzi, Szymon, to napisz, to ja tam przyjdę. Nierealne jest to, żebym spamiętał, do kogo bym miał napisać, do kogo mam przyjść, do kogo coś tam napisać i tak dalej. Więc ja staram się raczej robić tak, że jeżeli mam tą chwilę gdzieś jakiegoś czasu w jakimś mieście albo ochotę, to wrzucam na Insta Stories, na moim Instagramie lokalizację, że o, jestem w Łodzi. Jeżeli ktoś będzie chciał się na przykład spotkać i zobaczy to w tej chwili, w jakiejś tam danej chwili w przyszłości, to być może napiszę i raczej w tą stronę. Jakbym miał jeździć po Polsce i z każdym z was pić piwo, to bym nie miał czasu, żeby zarabiać pieniądze w życiu. Z jakim obiektywem najczęściej pracujesz na Sony? 24-70 f4. Jak negocjować cenę z klientem? Może być na przykładzie filmu z wesela. Tak naprawdę negocjacja polega na tym, na ile ty jesteś w stanie zejść poniżej tej stawki, którą oczekujesz. I tu już się pojawia taki problem, że jeżeli schodzisz poniżej tej stawki, to tak naprawdę dajesz się dy. Mamy nadzieję, że każdy wie, o co chodzi. Więc ustawcie sobie jakąś cenę, poniżej której już schodząc, to tak naprawdę jest, wtapiacie. Jakby to, ta stawka, którą macie w głowie, to musi być te wyjście na zero. Problem ten cały polega zazwyczaj u tych osób, które nie mają działalności, bo jak masz działalność, to siłą rzeczy masz to tak wyliczone, że tutaj sobie odejmę dochodowy i już tak naprawdę mam 500 zł, a na przykład zakładam, że to będzie moje jedno zlecenie, więc nie opłacę ZUS-u, więc tutaj troszeczkę inaczej się podchodzi. Ludzie, którzy nie mają działalności i którzy na przykład mają źródło dochodu u jakiegoś Januszeksa i przy okazji robią sobie jakieś zlecenia, są o wiele bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o te ceny i tutaj no, nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Ustalcie sobie jakiś budżet i nie schodźcie poniżej tego budżetu i będzie dobrze. Na tym musi polegać negocjacja. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. To był taki odcineczek pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że on się podoba. Co jakiś czas będę wam wrzucał tego typu odcinki następne. No i co? Jak macie jakieś pytania, to wrzucajcie je w komentarzach. Być może na nie odpowiem, pisząc na mojej klawiaturze. No i co? Widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18. Trzymajcie się. Na razie, cześć.